Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Title Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry wszystkim. Chuck, brother. Dzięki, dzięki, dzięki. No co, kaweczka, herbateczka i darmowe e-booki do pobrania tutaj macie na czacie. Zapraszam. I lecimy. Będę was z tymi e-bookami jeszcze trochę spamował. Jeśli ktoś nie pobrał, a jest osobą początkującą, to zachęcam. Na pewno się trochę przyda. Kto z was się wybiera w najbliższym czasie do Bydgoszczy? Piszcie od razu. Bydgoszcz, 11-12 marca. Piątek, sobota. Szachy błyskawiczne w piątek. Sobota, szachy szybkie. To jest jedna rzecz, ja się wybieram, więc planuję sobie pograć. I jeszcze Puchar Polski, już jest komunikat, nie wiem czy się orientujecie. Puchar Polski, też szachy szybkie. Dopiero 9-10 kwietnia, więc jeszcze więcej czasu, ale już można się zapisywać, bo tam jest tylko limit 300 miejsc, więc pewnie to się rozejdzie jak świeże bułeczki. Nawet ty pobrałeś, no proszę, proszę. I jak wrażenia? W porządku? Laboratorium arcymistrza nie słyszałem nawet. Dzięki, Falaf. Komplet punktów. No, Nakamura jest, no to może nie zrobię kompletu, ale tak 10,5. Spoko, zobaczymy, jak będzie szło. Tak, śledzę trochę grę Janka, niestety. No, bez formy, nie ma co tam dyskutować. No, każdy sportowiec. O, dziękuję za subskrypcję, jak mi miło. Dzięki, Paw. Powodzenia. Powodzenia. Dzięki, 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 Paw. 3LX. Każdy sportowiec ma słabsze momenty, więc normalna rzecz. Dajcie spokój, to są tylko rozgrywki online. Pasmo sukcesów było Janka duże, teraz na pewno trochę zwolnił. Poczułeś się, że nie jesteś początkujący. No to cieszę się. Mistrz FIDE. Ok, E4, C5. Dobra, jedziemy. To jakiś goniec B4 tutaj będę planował uderzyć. Może D5 działa? Wydaje mi się, że działa. Jak zbije, to zbijemy tutaj i naciskamy na skoczka. Jest dobrze chyba, nie? Title Tuesday. Lubicie tę serię, ja wiem o tym doskonale. Bardzo ją lubicie. Zbijamy. No i co? Pionek więcej i co zrobi mi krzywda? Przeciwnik? Wieżę chcę tutaj wejść, co? Ja nie muszę tego pionka zbijać teraz, tylko zrobię sobie roszadę. Rozwój jest ważny, nie pionkożerstwo, tylko rozwój. Okej, no taki ruch, tak, taki ruch może z tym ruchem się związać. No dobra, będziemy sobie grać na tego izolaczka. Niech będzie tak, żeby tu niczego nie podstawić. I taka będzie pozycyjka, ja wiem. Aha, tu nie mogę. Zagrajmy F6. Dobra. No i skoczek sobie do centrum, cyk. Jak się uda tu wstawić gońca, to będzie już dobrze. Każdy atak na skoczka może się wiązać z odejściem skoczka tutaj, tutaj. No dobra, w pionkach jest porówno, ale mi się wydaje, że z debiutu tutaj wyszedłem całkiem okej. Chociaż to może moja ocena nie być super dokładna, ale nie widzę żadnych gróźb specjalnych. To jeszcze jest inny aspekt.
Jak zagram to, to on mi końcem wtedy robnie. Dobra, gramy tak. Dziękuję Ci za subskrypcję, Soul. Dzięki, dzięki. Dobra, ten ruch to jeszcze mi pomógł, mi się wydaje, bo zagram sobie tak. Tak mnie skrobia, skubaniutki. No masz, masz. Masz, masz, masz. Okej, okay, tutaj chcę zagrać. Chociaż teraz tutaj. Idę królem. Bo tu wieżą wejdzie, muszę też na to uważać. Zagrać końcem, potem wieżą. Okej. Okay. No kurczę, blada, jak mnie męczy. Męczy buła. Jedną wieżę może by się udało wymienić. Jak jedną wieżę wymienię, to nacisk na F6 zelżeje. No i tak się chyba to uda. Tylko teraz pytanie, jak tu się z tego porozwiązywać? Może jakiś H5? Oj, powiem wam, że robi się chyba nieciekawie. Dobra, gramy H5. Goniec D5 to skoczek, D7 jeszcze coś tam może poczaruje, nie wiem. Dobra, przeciwnik ma lepiej teraz, na pewno. Wyjście z wora, wyjście z wora. Czy żebym ja czegoś nie podstawił przypadkiem? Tutaj wieża może mi teraz wejść. To sprzątnę izolowany pionek. Oj, będzie groźnie. Co? Naprawdę tak mi pozwolił zagrać? Dobra, tutaj. Ale H3 po prostu dostanę. No właśnie. No właśnie, właśnie. To niedobrze. Co ja w ogóle gadam? Muszę wracać bez sensu. Wieża D7 groziło. Kłopoty. I to poważne. Tu grozi wzięcie. Dobra, trzeba przyspieszyć i poczarować coś, bo było niby fajnie, a teraz już nie jest. Goniec E6 w ogóle może mi zagrać. Jakość będę musiał oddać. Może byłaby to najmniejsza kara, oddanie jakości. Ale on coś tutaj kombinuje. Oj, 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 Krzysztof, jakaś wieża F7. Nie robi się tutaj wesoło. No właśnie, widzicie, niedorozwój tych figur powoduje to, że mam partię, pozycję bardzo trudną. Dobra, bije. No da szacha, najwyżej remis. Znaczy remis, to byłoby spoko. Tutaj, tutaj. No i co? Będziemy tańczyć w kółko? No z remisu trzeba być zadowolonym w tej pozycji, jak będzie szachował. On nie chce remisu. Daje szansę. Tylko czy on mi daje szansę, czy... Tutaj tego gońca chce atakować. Myślę, że wypuścił wygraną. Tu zbiłem z szachem. Okej. Teraz to ja wygram to. Teraz to ja wygram, słuchajcie. Szczególnie, że czas mu już spada. Co? To mam gościa, no. No cóż, co ja mogę powiedzieć? Fart, nie? No fart, no co tu dłużej. Znaczy, co tutaj kombinować? Fart. Jestem ciekawy, czy tylko w debiucie tam dobrze pograłem, żeby na przyszłość wiedzieć. F3, D5? D5 też można. Pewnie, że powinien wygrać, ja sobie zdaję sprawę. Gdzieś tam zostało to wypuszczone, przecenione bardziej. Tu jednak białe są spoko, słuchajcie.
Ale ten Sycyl jest po prostu tak magiczny, że myślisz, że masz dobrze, a okazuje się, że to przeciwnik ma lepiej. I co? Tu zagrał gorzej. Gdzie jest gra? Skoczek G4. Wow. Żeby F6 później wrzucić. Ciekawe. No i mi się wydawało, że tutaj, że się tak niby wygrzebałem. No ale tak, no tak. Ocena 0,7 to nie jest jakaś zła ocena. Dobra, tutaj skoczek C6, coś innego. Goniec D7. Ha, czyli zagrać goniec D7 i goniec C6. Bo ja tutaj przeceniłem za bardzo pozycję. Myślałem, że tu już mam lepiej i zacząłem sobie kombinować. A jednak rozwój, goniec D7, C6 trzeba było zastosować. No dobra. Jest ok. Jest partyjka do przodu, trzeba się cieszyć. Na szczęście pierwszą rundę udaje się wygrywać. Dobra. Czekamy na kolejnego zawodnika. Jeszcze grają. Hikaru jeszcze gra? Jeszcze dwie partie. Coś tu się jeszcze toczy. Kapitan Jack Sparrow. Cześć, cześć. Ciekawa końcówka. Złapać wieżę ciężko. Czy łatwiej niż się bronić? A zobaczcie, biały się dobrze broni w ogóle. Wow, jestem pod wrażeniem. To są zawodowcy. Z tym gościem grałem, z arcymistrzem tutaj, z tym rosyjskim. I ma chyba w topę, co? A, dobra, tutaj silnik podpowiada, wyłączmy to. No, białe próbują na sekundach coś tutaj zrobić, ale jednak król, no remisik, no to z remisu powinny być białe zadowolone. Dobra, za chwilę startuje druga runda. Arcymistrz. Ja chyba z nim grałem kiedyś. Znowu czarnymi. Nieistotne, jakimi kolorami tutaj gramy. No nie, no B3. Spoko. Dobra, E5. Okej. Grajmy na czujkę. Matias Blau, bam, bam, bam. Dobra, z Matiasem grałem, wiem o tym, wiem. Wiadomo, że mnie arcymistrz będzie chciał tutaj pooszukiwać. A6 przydatne posunięcie, wydaje mi się. Co tak ostro i dlaczego on to wszystko wymienia? Tak nie mogę? Kto mi zabroni? Dobra. Otworzę mu tam linię, co? Właśnie. No dobra. To otworzę. Tutaj grozi. Gońca muszę jeszcze przesunąć. Zagramy sobie stępem, żeby grać potem D5. Nic sobie, taka pozycja. Będę tutaj rzeźbił, no. Remis? Proponuję remis. Nie, nie ma remisów. No nie jest to już teoretyczna pozycja. Co on kombinuje? Teraz tak, będę chciał grać D5. Uwolnić gońca, zrobić roszadę. Tudzież jeszcze długa roszada mnie może zainteresować. Okej. Chyba kulturalnie goniec F5, co? I długoż. No i dobra. Wydaje mi się, że mam lepszą. Ciutkę. Są tylko moje. Widzimisię. Dobra, kwestia, jak to się poustawiać teraz, żeby
Nie przegiąć. Za długo myślę, zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, niech będzie tak. Odbiję pionkiem, co? Wieża D7 mogłem zagrać. Jeszcze zdążę. Bronię na G7, więc mogę odbić hetmanem w razie czego. Na D3. W ogóle teraz zbicie było ciekawe też. Dużo fajnych opcji się pojawia. Ha, tu jeszcze w ogóle się odsuniem od szacha tak przypadkowo. Dobra, strzała zrobimy. Dobra, próbujemy wymiany. No tak, ja to widzę. Że będziesz, panie, mnie tu męczył. Ja tutaj po prostu ustawię tutaj barykadę. Albo będę próbować grać D4 na fajny przełom. Tutaj. Tu zbiję, tu. I taki remis będzie stał, nie? Jedziemy. Nie ma co tutaj na remis grać. Tylko trzeba próbować przeciwnika. Aha, sprytnie, sprytnie. Teraz muszę bronić po prostu te pionki. Dobra. Dobra, przejdę sobie królem tutaj. On może przepchać pionka. Tego nie przewidziałem. Znaczy, to nie jest jakieś groźne super. Tak mi się wydaje. Będę mógł tak zagrać po prostu aktywnie. A król już ma dwa pola do troszkę obrony tutaj, tego punktu. Dobra, jeszcze jedno pole do obrony. D3 mi nie ucieka. Więc zagram jeszcze raz tak. No właśnie, już mi uciekło. Źle pograłem. Mogłem D3 od razu kopnąć. Kurczę blade. Staję w miejscu w ogóle. Dobra, tak. Kurczę, bo mata dostaję tutaj, ale sfarmazoniłem, no. Szkoda. Szkoda, jeszcze walczymy. Pionek mniej. Jakaś aktywność teoretyczna. Tutaj będę musiał chyba uciekać. Ojejku. Niedobrze. O, mam go. Nie wiem, co gram. Ale bronię się chyba dzięki temu. O, rety. B4 ma, kurde, ale się dałem zrobić jak dzieciak. Jeszcze mi tutaj teraz zbija. No nie. No.
No nie, słuchajcie, ale było blisko. Dobra, trzeba się poddać. Spanikowałem, przyznam się, spanikowałem. Zobaczcie, dobrze było. Dobrze było w końcówce. Aj, zły jestem, bo kurczę, nie mogę wypuszczać takich rzeczy. Tutaj nawet lepszą miałem, słuchajcie. Nawet lepszą, co ciekawe. Ale to tylko ocena komputera, taka nieznaczna. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze w ogóle teraz, czy D3 było dobre. Okazuje się, że nie. Wydaje mi się, że dobre. No dobrze. Tak. Tam sobie pograliśmy. O, plus 3 w ogóle jest. Wow. Dlatego. Ale tutaj już przegrana, ale jeszcze zobaczcie, dał mi szansę. Tutaj zbiłem. Wymienił, dał mi szansę. Goniec, król, H6. I co to jest w trąbę? To jest w trąbę generalnie. Aha, bo E5 jest. On E5 nie zagrał. Goniec G3 ratowało. Szach. Tutaj. B4, dobra, jednak wygrano. No ale widzicie, on też nie grał jakoś super, super ekstra dokładnie. No tutaj jest remis, jak widać. Czułem, że jest remis. Kurczę, ale to boli. I jak tu grać? Aha, tutaj po prostu królem. No widzicie, czasówka, nie? No tutaj to w ogóle błąd błędów totalnych, bo B4. Widziałem ten motyw, a mimo wszystko pod niego podszedłem. Nie, no tutaj sobie gram, tak jak komputer pokazuje. No ale ciężej na takim czasie się bronić, niż atakować. Na początku minus 5, żartujecie sobie. Sprawdzimy. Nie sądzę, że aż tyle w ogóle w którym momencie. Goniec B4 też widziałem, żeby wtrącić szacha, potem tutaj. Zagrałem jak frajer. Frajer, wiecie, bo czuję w kościach, że mogłem lepiej. No dobra, po temacie. Mamy kolejną partię. Lecimy. Teraz już się nie dowiemy, blisko było. A niech ma, następnym razem go tam dorwiemy. Okej. Zagramy teraz inaczej trochę. Za bardzo nie pamiętam, jak tutaj to rzeźbić, chyba tak. No i mamy centrum, sobie gramy w szachy. E5? Chyba nie. Co jest po E5? Zbił. Pionkiem, rzecz jasna. Bo teraz E5 to gram tu po prostu. Dobrze mówię? Po E5, a może po E5? No właśnie. Kurde. Czemu on tak mnie męczy? Dobra, przepycham. No i skoczek D4 po prostu gra. Coś tu pochrzaniłem. Może zrobię w ogóle długą roszadę po skoczek D4. Mi się już nie podoba pozycja białych. Zrobimy ostrą, długą roszadę, jak zagra skoczek D4. Pewnie niepoprawnie, ale... Kto tam gra w szachy poprawnie teraz? Tu nie podstawiłem, nie? Nie. Bo teraz już grożę na przykład wybiciem. Nie chcę za bardzo tego gońca oddać, ale może nie będzie wyjścia za cenę pionka. Okej. Dobra, to teraz już jest w miarę znośnie. Król B1, rzecz jasna od razu. Jak się przestawić tutaj w tej sytuacji?
Wieża C1, wieża D1, tak? Coś takiego będę kombinował. Ha, bo po prostu C6 mi łupnie. Mógł to zrobić tak wcześniej. Dobra, wieża. No wejdzie skoczek, to co? Tak? Nie muszę w sumie. Pomyślimy, ale wymiana hetmanów mnie teraz interesuje. Jak szło wieżę w gotowości, jakieś takie miękkie ruchy zagrał. Wieża E8 to taki miękki ruch, ojej. Widzieliście to? Wieżę bym zbił deklarowanym ruchem, jakby odszedł hetmanem, to bym mógł się już poddać. Co? Nie chcę. Tego chce mi skosić. No ale jak mi tego skosi, dobra, biorę. Biorę pionka. Dobra, tu się broni. Ach, jak już brać te piony, to biorę dalej, no. Już powiedziało się A. Trochę odkrywam króla niby. Tego ruchu nie chcę. Jakieś szachy grożą. Będziemy bronić. A niech on coś kombinuje. Hetman C4 będzie chyba stało dobrze. Jakaś wieża D2 jeszcze. Tak, asekuracyjnie teraz spróbujemy sobie pograć. No, ma 30 sekund, już będzie panikował. Ja nie muszę teraz nawet sam jego jakoś atakować, tylko po prostu uważać na groźby. No, bierze D2, wiadomo. To się zawsze przyda. No właśnie, no to co? No to cyk. Bronimy, nie? Bronimy. Jakiś goniec C5 zaraz może. Nie? No to co? To tutaj. Skoczek chce mi wejść. Okej. To cyk. Tutaj się nic chyba nie dzieje. Jakiś P3. Aha, tędy wchodzi. Dobra, a teraz już zbijemy. O, tu muszę uważać. Uważać. Uważać na kopnięcia. Tutaj oddałem pionka. Właśnie to zauważyłem, ale wezmę tego. Zagram tak. Jakąś konterkę mu przywalę. Typu taki ruch może. Aha, on chce mi konterkę przywalić. Słusznie. Jakieś tutaj szanse się pojawiają. Dobra. Tu się broni. Jeszcze skoczka na C1 muszę wstawić i w ogóle będzie bezpiecznie. Mi się wydaje, dobra. Teoretycznie bezpiecznie. A tu biorę co? Figurę? Okej. Okay. Sytuacja chyba jest opanowana. Mamy to. Lubię ten dźwięk, o ile wygrywam. No dobrze, no debiut jak debiut, ale jest partia, słuchajcie. Dzisiaj punkty, a nie ładna gra. Dlaczego klikam parę razy po postawieniu figurę? Taki chyba nawyk już. Po prostu nawyk. No dobrze, dobrze, mamy to. Mikołaju, naprawdę musimy rozmawiać na ten temat. Bez komentarza. O, mogę tak powiedzieć? Sprawdźmy, kto tutaj jeszcze gra z tych naszych tuzów. Szparu, zobaczmy na szpara. Co tu się u szpara dzieje? Dwie wieże za hetmana. Tam jakieś próby. Tu trzeba szukać takich ruchów G5. Kurde, trzeba być kozakiem. Ła, co? Wygrana? Silnik to... Dobra, zamykam silnik, bo zwariuję. Szparu ma strasznie mało czasu. Okej, okay, król bezpieczny, H4. Aż tak poleciał. Ładnie, ładnie. Szparu nie przegra tej pozycji. Goniec D4.
A, no wygra, no przecież. Wow, słuchajcie, nieźle. Ej, no szparu, to jest kozak. To jest młody kozak, naprawdę wymiata. Czy ja mam z nim grać mecz w ogóle? Ja dziękuję bardzo za mecz. Mnie tam zniszczy przecież. Nie, no taka jest prawda, że to jest młody chłopak, mistrz międzynarodowy z aspiracjami na arcymistrza. To jest silny mistrz międzynarodowy, to nie jest słaby mistrz międzynarodowy. Świeżo upieczony. Oczywiście to są partie blicowe, to jest co innego jak partie klasyczne, ale klasyczne gra chyba jeszcze lepiej. No cóż, pozdrawiamy tego młodego, wspaniałego szachistę naszego polskiego, sympatycznego gościa. Okej. Będziemy mu kibicować, chyba szparu 3 na 3. Trzeba dobrze klikać też w internecie. No, ograł mnie, wiem. Znaczy, ja siebie sam ograłem, bo podstawiłem prosty motyw. On tylko to wykorzystał. No dobra. Czekamy sobie na kolejną rundkę. Jest ok. Dobrze w sumie, że taklet jest o 17. Wiecie, bardzo dobra decyzja, bo powiem wam szczerze, o 19 to już było tak ciężej trochę, a teraz 17. To jest taka jeszcze godzinka spokojnie. Jak będą nawet miesiące letnie i będzie czas, to będzie sobie można pyknąć titlet i o 23 nawet przecież. Także fajnie, że zrobili coś takiego. W ogóle ciekawe jest to, że chyba co, w jednym turnieju jest też tutaj za pierwsze miejsce 1000 dolków i w drugim? I ktoś się orientuje w ogóle, czy to liczą się dwa turnieje połączone i suma punktów? Bo szczerze mówiąc, nie wnikałem w nagrody aż tak, ale widziałem, że do 1000 dolków za pierwsze miejsce wpada. Więc taki Hikaru, jak jest w formie, o ile w jednym turnieju jest 1000 i w drugim 1000, to jak sobie zagra raz w tygodniu, 2000 dolków przytuli, nie? No ale dla niego to tam jest wiadomo, drobne. Cześć Kudłaty. Forma chyba, no nie wiem, tak średnio na jeżę, ale 2 punkty na 3 jest, więc tak na razie nie najgorzej. Cześć kontroler King. Jak tam dzień mija, liczę na dobry wynik, pozdrawiam. O, ja też liczę na dobry wynik. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobrej zabawy wam życzę. No, witam cię Dariuszu Mikulski. Twoje partyjki są o wiele ciekawsze niż ostatnie pojedynki JKD. O kurczę, nie wiem co powiedzieć. Dzięki, dzięki. No zależy jak dla kogo, chyba dla ciebie. No, dzięki, no. Nie, słuchajcie, no co tu dużo ukrywać. Janek jest bez formy póki co. Wiadomo, Janek to jest koks. A jak każdy sportowiec ma spadek formy. No i tyle. I to, co tutaj roztrząsać? Dobra, mamy GM-a. Ła! Mamy GM-a. Lecimy. D4, panie Beca. Serbia. Forma fizyczna? Trochę gorzej, ale pracujemy nad tym. H3 się przyda. Okay. Teoria debiutów. A co jeśli tutaj zagram? Tu już mam odpowiedź. Kurczę, ale obryty. No co, tak, lecimy. Skoczkiem i tam. Nie wiem, ja nie znam tutaj teorii. Nie wiem, co się dzieje, ale wydaje mi się to logiczne, bo chcę na C6 się wpakować. No wiem, że B4 już się zaczynają dymy, jak to zwykle u mnie bywa. To już jeszcze z GM-em. Dobra, gram na pewniaka, niech się boi. Chociaż on tutaj jest w teorii na pewno. Mogę teraz tu palnąć. Czy ja tego chcę? Gram tu. Bardziej kuszące. Wymieni tego gońca, tam pionek coś, jakąś karierę może zrobi. Cześć 50 żony, witam cię serdecznie. Zaskoczyliśmy chyba gościa. No przecież wiadomo, że skoczek na C6 może ruszyć. Oj, ale mam chrapkę na GM-a, słuchajcie, no po prostu trzeba wygrać w końcu z jakimś arcymistrzem.
Krzysztof, tylko myśl. Zacznij myśleć w te szachy. Może będzie dobrze. Tutaj? No i co? Taktyka taktyką się owija. A jakby tak tutaj teraz łupnąć. Się ruch bardzo podoba. A nie, bo skoczek, skoczek to nie. A dobrze, 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 dobrze. Cicho, Krzysztof, Krzysztof, myśl. Krzysztof, myśl. Dobra, ty czas ucieka, co? Czas ucieka. Dobra. Dajmy szacha. Dajmy szacha. Kompletnie zmieniłem koncepcję gry w tym momencie. Tutaj ten ruch mi strasznie tam pachnie, bo potem tu wpakuje się, tu bronię. Straszna zadyma. Teraz trzeba być... Co? To w ogóle... Wow. Strasznie mnie zaskoczył tym ruchem. Czekajcie, czekajcie. A taki ruch? Wtrącony. W sumie nie wiem, czy on jest dobry, ale tak patrzę na niego i chce mi się go zagrać. Hetman, skoczek pójdzie na E4. Kurczę, nie wiem w sumie. Jak tutaj zareagować? Może D6? Może tak? Nie wiem, co tu się dzieje, słuchajcie. Jest jakoś więcej, więc można ją oddać. Bicie do końca. Na B2 coś wisi. Ja wiem, że na B2 wisi. To też może, ale tutaj mój pionek wtedy będzie startował. Zobaczymy. Skoczek bije. Nie, skoczek bije tutaj. No tego pionka zachowam, więc to może być ten plus. A jeszcze gonię CF8. W ogóle, słuchaj, ajajaj, ale tu się dzieje. Ja nawet nie wiem, co tu się dzieje. Nie, zaraz, jak goniec to bije, wieża odchodzi, pionek zostaje, jakiś D6, coś tam. Czary mary. Myśli, więc też jest dla niego nowość. Czy nowość? Na pewno to nie jest teoria. Aja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 j. Skoczka on tu zostawi, ten skoczek jest dobry. Tego nie przewidziałem, niestety. Kurczę, felek. No tego nie widziałem. Gonię CF6. Są problemy. Tu mi panie. Kurczę. Dobra. Jak panie do końca... Gońcem, dobra, to ja biję tutaj. Hetman D5. Chwilowa figura mniej, wieża E8. W sumie nie wiem, co ja tutaj policzyłem. Mało czasu się znowu zrobiło, ależ to jest w ogóle. Odzyskuję chyba figurę. Co? Mam go. Biorę wieżę. O Jezus! Święty, święty! Jejku! No nie widziałem hetmana! O. Ale to bolało! Ależ to bolało! Masakra!
Ale była ostra jazda, słuchajcie. Dawno tak ostrej partii nie miałem w necie. Mega. Kurczę. Zerknijmy na to. Ależ mi się to dobrze grało, no. E5, słabe. Teorię trzeba znać. Można było zagrać A3. Haha. No dobra. Goniec. Skoczek. Ok. Hetman. Skoczek. Wszystko działa. Cyk, cyk. No, z boku zawsze się lepiej widzi, no. Z boku tak. Tutaj. Goniec C7. Zobaczcie. Cieszy mnie to, że troszkę też zaczynam kombinować jak komputer, ale skoczek E4 jest fatalny, jak widać. Skoczek A4 oczywiście taki ruch rozpatrywałem, tylko ja coś mi się tu nie podobało. Już nie potrafię sobie powiedzieć co. No, ale można było kulturalnie zagrać skoczkiem. No dobra, trudno. Poszło tak jak poszło. Goniec tutaj. Okej, bo na końcu jest goniec F6, to tego nie widziałem. Tak. Tu skoczkiem powinien zbić, tak? Skoczkiem jakby zbił, byłoby super. Zbił gońcem, nie widział potem związania, więc po tym ruchu jeszcze miałem opcję. Wieża E8, D7. A, jeszcze nie przepychać pionka, tylko wieża B4. A to ciekawe, żeby tam się władować. A to bardzo ciekawe. No ale poszło jak poszło. Tu już się wydawało, że się wygrzebałem. Hetman D7. No dobra. No i... Kurczę, blade, no po prostu masakra. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ojej. Ale zobaczcie, że już się fajnie porobiło. Znaczy tak... Tak komputer mówi. A na tym czasie to oczywiście ciężko. Ja to bym na przykład tutaj wieżą zbił pionka po prostu. Nic, no ale dobra, fajna partyjka przynajmniej była. Okej, zapomnijmy o niej. Ale była ciekawa, podobała mi się. 2 na 4, dosyć już 50%. Trzeba odbić, zrobić dwa punkty teraz i będziemy potem myśleć o następnych punktach. Bo tak nie może być, no. Że będę ciągle ciułał na 50%. Trochę mnie to frustruje. Ach, już dawno tak Hetmana nie podstawiłem. Kurczę, no. Ajajajajaj. Co tu się dzieje? Remis? Co? Jakieś powtórzenie ruchów pewnie było wcześniej. I jeszcze tutaj coś. Wygrana. Ok. Wszystkie partie się skończyły. I za moment kolejna runda. Szparu remis z Żygałką. No ale szparu to zawodowiec, słuchajcie, to jesteśmy przyzwyczajeni. No nie widziałem, po prostu Hetmana A6 kompletnie na horyzoncie był. No nie było Hetmana, ja nie widziałem Hetmana. No to już widzieli, grałem Hetman do 7. O, biorę wieżę. No tak po prostu sobie ubzdrałem w tej głowie i tak zostało. I tak poszło. No to są szachy online. Na żywo. Wierzcie mi, że na żywo byłoby lepiej mi grać niż tutaj, nie? Na żywo jakoś po prostu lepiej te szachy się czuje, przynajmniej mi. Przypuszczam, że w necie większe szanse mają młodzi, zdolni zawodnicy. Tacy młodzi, mówię, 15-latkowie powiedzmy, czy 20-latkowie. No to oni to tam sobie jeszcze wymiatają w tym internecie. Kiedyś też tak miałem, też byłem świetny w internecie. Po prostu świetny, naprawdę byłem niezły. Miałem 19 lat i tam, ale się mieszało tych gemów. Teraz już jest oczywiście gorzej. Im krótszy czas, tym gorzej. Taka kolej rzeczy. Im dłuższy, tym lepiej. Tym mam większe szanse, teoretycznie. Znaczy nie z arcymistrzem, ale takim równym sobie powiedzmy. Dobra, dosyć gdybania. Jedziemy. Grasz Title Tuesday, to musisz to grać. Już. Dzień dobry, Marson. Cześć. Ale przynajmniej, kurczę, kupa śmiechu. Wewnętrznego śmiechu i rozdarcia trochę. No, podstawienie Hetmana. Ajajajajaj, aj, boli, 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 boli. Dobra, ale dwa punkty są, no. Na pocieszenie. Teraz robię dwa z rzędu i potem myślimy, co dalej. No nie ma opcji, dwa z rzędu teraz. Trzeba odbić.
Oj, wybaczcie, tutaj jeszcze poczta. Po czwartej rundzie zawsze krótka przerwa, co? Zawsze tutaj sprawdzają i po ósmej. Panie arcymistrzu, było blisko. Ale jakbym sobie taki grał meczek, 10 partii z GM-em, no to nie przegrałbym do zera, myślę. Z takim teraz, co przed chwilą grałem, no bo z Nakamuro to tam bez dwóch zdań pewnie do zera by było gładko. Ja taki arcymistrz w zasięgu oczywiście. Nakamura to jest top 2, top 3 na świecie w tych buletach, albo w ogóle jest najlepszy. To trzeba mieć, słuchajcie, mózg. Predyspozycję, no nie wiem jak to nazwać. Predyspozycję, talent do tego, co on wyprawia. No niesamowity jest. A dajmy już spokój na Kamurze. Zobaczcie, Griszczuk na pierwszym miejscu. Fantastyczny arcymistrz, bardzo lubię jego grę, naprawdę. Jest taka gra, taka dojrzała, bym powiedział. Dojrzała. Co ja w ogóle wygaduję? Bzdury. Totalnie doświadczony arcymistrz. Mi chodzi o to, że po prostu gra te królewsko-indyjskie schematy i dlatego też może sympatią go bardziej darzę. Znaczy jego grę bardziej w ten sposób. No i taki jest po prostu sympatyczny też gość, no. Bardzo takie. To zabrzmi. Fajne szachy gra, no. Można się na jego partiach po prostu uczyć, wzorować. No Kostianiuk, no co, no. No, co mogę powiedzieć? No, przegrywa wszystko, tak? No, zasilni są na nią i tyle. To jest gra w internecie, pamiętajcie. Co innego jest gra na żywo. Tak mi się wydaje. Na żywo inne wyniki by były. Kto mi tam buczy? Oto moje dziecię małe. Okej. Panie Czeską, poproszę o kolejną rundę. Dzięki w ogóle za frekwencję. Fajnie, że jest was tak dużo. Bardzo jestem rady. Okej. Pragnananda jest tak często zapraszany, a dopiero top 5 wśród juniorów w samych Indiach. Ciekawe pytanie. Może dlatego, że jakiś tam swój sukces osiągnął w juniorach. Na pewno jest mistrzem świata do lat 20, ale nie wiem w sumie czemu. To jest jakaś tam też, słuchajcie, świeżość do tych szachów najwyższego poziomu. To też jest dobre. A nie tylko ci najlepsi tam ze sobą tam rywalizują. Jestem fanem kultury wschodniej niż zachodniej. Nie wiem, co się w tym ma zawrzeć. Ja lubię wszystkich ludzi i wszystkich szachistów, tylko niektórzy mają po prostu ciekawy styl gry, który mi się bardziej podoba i tyle. Jeśli mówimy o szachistach. Co ja gram? Co ja gram? Krzysztof, co ty grasz? Tutaj można. W sumie nie wiem, zgłupiałem, wiecie. Dobra, gramy potem C5. Takie czujki. FM widzę się tutaj nie pieści. Dobra, C5 jedziemy i potem tak jedziemy. Królewsko-indyjska z A6, z koń A6. Bardzo fajny wariant. Bardzo fajny.
No i co? Tak, i tu chcę. Bierze B8 i tak. On będzie H4 próbował. No i lecimy. B5. Kontra musi lecieć. W ogóle po takim hetman D2 zastanowię się, czy nie palnąć tutaj na G4. Takie ruchy też widywałem. I one mogą być nawet ciekawe. Z drugiej jednak strony po hetman D2 też po prostu zbić i wieża B4 zagrać na tego pionka. Wydaje mi się, że zdążyłem tutaj skontratakować na skrzydle hetmańskim. Zwykle jest tak, że w kidzie czarne atakują na królewskim, a białe na hetmańskim, a teraz zobaczcie, że jest zupełnie odwrotnie. To białe na królewskim mnie chcą zajechać. No właśnie, słuchajcie, dobra, biję tutaj, bo zbić po prostu trzeba. On tutaj. Mogę być za wolny. Muszę się zastanowić, czy tutaj nie palnąć. Dobra. Kosimy. Co tam się będziemy czaić? Kosimy za dwa pionki, a za atakiem na gońca. Pewnie to jest niepoprawne, ale na tym szachy polegają. Czy bo chcę jednego pionka skosić, żeby zmniejszyć jego atak na mnie? A może się po prostu koordynacja mu sypnie i nic z tego nie wyjdzie. No jeszcze oczywiście taki ruch jest. Wtedy tu F6. Prawdopodobnie. A, no to teraz tutaj. OK. Wieża B4 po tego pionka idę. Jak trzeciego piona już wezmę, to będzie chyba w miarę dobrze. On jeszcze ma, zobaczcie, czas mu się kończy powoli. Dobra, tutaj. Aha, za bardzo nie mogę. No okej, okay. To wiążemy. Spróbujmy grać prostsze szachy. A3 znalazł posunięcie. Może skoczek C4 wchodziło, ale po prostu taktycznie już nie widziałem. Co dalej? Aby bezpieczniej trochę pograć. Dobra. Dobra, tutaj. Bo teraz po tym ruchu zawsze mam tu. Zawsze się broni i goniec G5. Tu mam taki ruch i goniec G5. Tu w ogóle, zobaczcie, jeszcze mogę wziąć skoczkę. A tu muszę uważać na ten ruch. Oj, bardzo muszę na ten ruch uważać. Teraz mogę dać tutaj wtrąconego szacha. Jeszcze zobaczyć, gdzie on odejdzie królem. Zgoda i tak. No to jest na pewno wygra na czarnych. Aj! Powiedziałem na pewno. Tutaj i teraz będę groził szachem. Albo i nie. On ma mało czasu. Tak i tu. OK. Kurczę, patrzcie, jeszcze mnie jak drapie strasznie. Bo tutaj
tutaj Hetman. Kurczę, Hetman mógł wrócić trochę do akcji. Dobra, ciach. Tutaj jest remis, kurczę. No właśnie, no, ależ się uratował gość. Myślałem, że wygrywam tam już, że wszystko prawie wygrywa. Kurde. Widzicie ocenę? Ja wiedziałem, że to jest wygrana. Nie docisnąłem. Coś mnie skarało. Wszystko zgodnie z planem, tak. Wieża E3 tu jeszcze ładnie. Coś może dokładniejsze powinno pójść. No ale tu się trzyma do tego momentu i co? Wszystko można było grać. Hetman B8, jejku, jaki prosty ruch. Jaki prosty ruch, bo grozi Hetman B3 i matowanko. Już dzieciak po prostu BK by dał radę. Ale brzydko z mojej strony. Jeszcze jakieś teoretyczne szanse przeciwnikowi dałem. W ogóle Hetman w obronie powinien stać tutaj i czekać. Zaczyna, nawet Hetman C7 pokazuje. Tuż mata dawałem w 8 ruchach, spoko. Spoko. No to jest taktyka, której nie rozumiem, no. W której jest im słaby. Tutaj, tutaj. Tutaj skoczek. Ale to trzeba widzieć, to takie jest niełatwe. Orety. I co teraz? Hałek. Tutaj to jakieś odejścia. Dobra, powiedzmy tu. No i co według silnika? Król zbija. Skoczek G4. No to nikt, człowiek nie zobaczy takiej konwencji ruchów na sekundach, powiedzmy. Przynajmniej ja nie zobaczę, no. Mówię za siebie. Kurczę. Masakra. Tej partii mi szkoda, bo gość był, no, na rozkładzie. 2,5 z 5. Ponawiam znowu tutaj progres. Znowu dwa z rzędu trzeba wygrać. No trzeba, nie ma wyjścia. Czy mam jakąś poradę, jak zaimplementować taktykę w partiach? Bo 2500 w taktyce przebite, a 1200 w szybkich za nic. Ojej. Tak ogólnie mówiąc, jak chcemy podnosić poziom w taktyce, to trzeba ją robić, a jak chcemy podnosić poziom w grze, to trzeba grać. No wiem, że to nic odkrywczego, no ale taka jest prawda. Może po prostu jakiś dobór odpowiednich zadań. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem w ogóle pytanie. A, ćwiczyć taktykę w ogóle tak w partiach, o to chodzi. Grać, no. No grać, no po co innego? Grać dłuższy czas przede wszystkim, zastanawiać się, ale to jest, szachy to jest totalny maraton, także trzeba się uzbroić w cierpliwość, jak chce się jakiś tam poziom osiągnąć. I regularnie trenować. Znam taką osobę, nie będę tutaj mówił nazwisk, która robi kilkadziesiąt zadań szachowych dziennie. Tu nie tylko jedną osobę. I naprawdę są efekty. Są efekty, ale to jest regularność. Totalna, tytaniczna praca. Dobra, jest kolejna runda. Dobrze, że tak szybko, bo punkty są potrzebne. Okej. Spróbujemy na połapeczkę zagrać. No, E5 nie zagra. Coś tam zna. No, a zagramy swoje schematy. Lecimy jak Nakamura. H4, nie będziemy się cyrtolić. Tutaj, jakieś tutaj. Dobra, lecimy tak. Skoczek C5, szczerze, tu chyba tak mają spoko. Tak powiedzmy. I teraz tak, w ogóle nie można zbić,
Bo tutaj wisi, więc ja. A, skoczek na B3. Wow. Kurczę. Widzicie, teraz dostrzegam to posunięcie. To co robię długą. Taktyka na każdym kroku tutaj istnieje. Już mógł grać skoczek B3 w zasadzie przed biciem na G6. B5 bardzo nieprzyjemny ruch. Mega nieprzyjemny. Turbo nieprzyjemny. Bijemy. Nie chciałem tego robić, ale musiałem, bo na E4 mi padnie. Coś tam pochrzaniłem w tej pozycji. Bo tutaj czarne mają bardzo ładną pozycję. Bardzo ładną. Ale jak to u mnie bywa, lepiej wyjść z wora niż nie wygrać wygranej. Wyjście z wora będzie ciężkie. Gram tak, żeby tu zagrać. Skoczek bardzo silnie stoi, więc może tak w ogóle. Tutaj szacha dostanę. Może jakiś koń F5 w pewnym momencie. Hetman się wycofa, pionka oddaje, ale on to robi specjalnie. Nie mogę tego pionka przyjąć w prezencie. Absolutnie. Taki ruch jeszcze, jak zagra tak, może. W ogóle może tak. Spróbuję wymienienia tego. Próbujemy. No się tutaj coś nastawił strasznie na ten punkt F4. Okej, to tak. Okej. Będę żył w tej pozycji. Czy będzie ciężko o życie dobre. Goniec jest świetny. Zresztą mam A4, jakieś ratujące może. Chcę tak zagrać. Chociaż. Dobra, lecimy. Zbiję w przelocie, to dobrze. Tego przyblokuję. Ktoś będzie próbował wchodzić. No dobra. Tu się trzyma. Lecimy z jakąś kontrą prowizoryczną.
bronić. Co robić, jak nic nie mogę zrobić? Ojej, podstawiłem. Nie wziął. Cuda się zdarzają. Co? Dobra, nie wymieniam. Szach? To był brzydki szach chyba. Chwila. Ajajajajajaj. Tak. Czas. Dobra. Wyjście z wora. To jest pewnie przegrana. Nie chcę nawet na to patrzeć. Nie wiem, co powiedzieć. Masakra. Jest punkt? No. To jest. Słabo pograłem. Jaka to jest analogia? Grasz słabo, zdobywasz punkty. Grasz względnie dobrze, nie wygrywasz. No o co chodzi w ogóle? Tak, wiem, że gońcy za free, tylko te pionki były tam takie oddalone i trochę mnie to martwiło, jeżeli mówimy o tej pozycji, o której myślimy obydwaj. Kombinowanie jest fajne w szachach. No dobra, 3,5 na 6. No, jeszcze jeden punkt, a potem oczywiście kolejne, tylko tak, żeby morale sobie podnieść, więc poproszę jeszcze jeden punkt. I to najpierw z GM-em, bo po prostu dzisiaj jakoś tak. No, była szansa z tymi arcymistrzami, była szansa, no i z jednym, i z drugim. Trzeba grać. Mocno trzeba grać. Dzieje się trochę, Darku, no dzieje się, to prawda. Jak jeszcze ktoś nie pobrał e-booka, to bardzo proszę, można sobie pobrać, jeśli są osoby początkujące tutaj, to można sobie to skrobnąć w zamian za maila do was, będzie mi miło. WGM, grałem z tą panią, zobaczcie, ona ma 2,7 za ranking. Grałem kiedyś z nią, kurczę, silna jest, ale my też jesteśmy silni przecież, elo. Ale że kobieta, no zobaczcie. Arcymistrzyni, ja to mam szczęście do tych pań. Dobra, pewnie wyklepię teorię. No, klepię teorię, po prostu masakra. Chwila, czy ja tu nie zdobywam teraz przewagi, grając na przykład tak? Nie, nie zdobywam, na pewno nie zdobywam. Coś mi się kojarzy, że nie zdobywam. Tu wisi. Tak gramy. Nie, źle zagrałem, tutaj trzeba grać.
Teraz się poprawię nieco. Źle zagrałem. Cieszę się z błędem. Raczej. Coś tam nie tak. No dobra, nieistotne. Poszło. Teraz mamy pozycję, jaką mamy. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Ok. Wieża E8 na pewno. Ewentualnie hetman A5 potem. Gdzieś hetman. Może hetman B6, bo tutaj na F2 po prostu chcę palnąć. Okej. No to tak. No jest chyba dobrze, no. Jest chyba spoko. Pozycyjka. Kwestia co dalej? No dalej to potem po prostu odbroni może pionka. Dlaczego by nie obronić pionka, nie? A tutaj, to tutaj mam ruch. O co chodzi? I tu się pakuje na F3. I zdobywam białe pola. What? Serio, tak można? Dobra, teraz, zaraz, ja teraz tu mam kopnięcie. Bardzo fajne. Chyba. Wieża B1 na końcu. Nie, nie, nie. Tutaj. Tutaj, tutaj. Chwila, to jeszcze zagramy tak. Zdążymy. Skoczek D4 jest, aż wszedł C5. Fajne to są pozycje, tylko jest mało czasu na zagranie dobrych ruchów. Jak kopnie mi tu, to zbije tutaj i w ogóle jest dobrze. Znowu. No dobra, lecimy tak. Ha, wymienimy hetmany na D4. Teraz już mój goniec nie spełnił takiej super roli. No dobra. W ogóle wieża F4, no o co chodzi? A nie, tutaj jeszcze mam, dobra. Przypadkowo, w ogóle słuchajcie, już nic nie widzę, nie? F5 zaraz muszę zagrać, wtedy goniec będzie bezpieczniejszy. Dobra, gramy F5 w ogóle teraz, bez zastanowienia. Nie ma co się tutaj czaić. No tak przecież gram. I tak. No i teraz pytanko. Chyba tym. Tu mam kopnięcie. Zaczyna mi się to nie podobać. Nie, nie tym pionkiem niepotrzebnie. Dobra, to już jest po zawodach. Znaczy się. Nie, to mam na myśli. Okej. No właśnie.
Nie wpuszczam jej. Muszę tu kopnąć, koniecznie. Dobra, tak, będę trzecha, nie wiem, co tutaj, aby nie podstawić matów. Tak, bezpieczniej. O rety, Krzysztof, czas ci się kończy. Do góry trzeba zasuwać. Uf. Geometrycznie wygląda to dobrze. O czasie zapomniałem, że on tak mało. Kurczę. Aj, tu trzeba ruchy szybko wykonywać. No, cholera jasna. I po co tyle emocji? Przecież to gra o pietruchę, nie? Zaraz. O, moi drodzy, słabo, słabo. Wodę sobie przyniosłem, żeby się trochę orzeźwić. Kurczę, no tak, takich partii nie można przegrywać. No, bo jestem autentycznie zły. Po prostu na czas, nie patrzyłem na czas. No widzicie, jestem wolny jak żółw, totalnie, no. Już się pozycja klarowała, już było dobrze w tej sytuacji. Zerknę sobie szybko. Co jest? A, okej, okay, nic nie zniknęło, już myślałem. To, że wygrana jest w końcówce, to wiadomo. Tutaj tak. C6 czy go skoczek B4, C6 też można, dobra. Dobra, już sobie tam nie zobaczę. No, kolejna pani. No, pięknie, no. To gram H4. H5. Nie, po prostu już nie mogę z tymi kobietami grać, no. I wracam do domu. Masakra po prostu.
Przykasiada, no. Autentycznie. No ale niech kobita też tutaj wie, że lekko nie będzie. Dobra, ustawiamy jakąś twierdzę. Będziemy rzeźbić. Wymieniam wszystko, nie myślę. I do gorszej końcówki z tym pionkiem. O, pionka mi bierze, tak przy okazji. No pewnie, dlaczego masz nie wziąć pionka, proszę pani? Wiecie, że mi się już nie chce grać w tej partii. Dlatego tak gram, ale to wszyscy wiedzą. Masz, tak. Wymiana hetmanów? Proszę bardzo. Jedziemy. Skoczek C6, dobrze. A3. Graj tak, to zagramy tak. Proszę bardzo. Ona nie wie, że ja jestem na tilcie. A może już wie? Wieża C1. No i już linia jest moja, jest pozamiatane. Ta tam pionki się nie liczą. Oj, 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 oj. Tutaj to już nie. To już nie będzie dobrze. To już, proszę pani, tu już trzeba się poddać. Proszę pani, tu już trzeba się poddać. Tu już jadę skoczkiem na C5, na pionka. To już A, tu jeszcze pani ma odpowiedzi. Dobra, drugi skoczek jedzie. Co będziemy się szczypać? Matko Bosko, fatum z tymi kobietami. No masz. Co ja ci będę żałował? Masz B5 i się męczy. Hop. I widełki za chwilę. Albo i nie. Pozycja nabrała normalnych wymiarów, więc jest źle. No to z powrotem. O, nie zagra, nie ma psychy. Widzicie, nie zagrała. Tylko co ja mam teraz zrobić? Dobra, no. Bez pionka do końca, w końcówce. Czemu nie? Czemu nie? Będziemy tańczyć wieżami. Tutaj będę miał plan, żeby tam męczyć. Jeszcze odejdę gońcem w razie czego. Grunt to, żeby nie przegrać na czas. Na C8 zagra gońcem, na bank. Lecimy. A może zagra H4 i podstawi pionka? Byłoby miło. Lecimy dalej. Zero litości ma ta pani. Ale zaraz, teraz mogę tu. Tylko jak za dużo pionków powymieniamy, to też niedobrze. Proszę pani, proszę pani. O, szachuś. Masz za swoje zuchwałe zachowanie. No pięknie, no. Ale zaraz, chwila. Jeszcze nic nie straciłem. Znaczy jest gorsza zdecydowanie, bo jeszcze wieża B8. O, co za bzdura. No muszę przegrać to za karę, no nie ma wyjścia. Król do centrum, karierę robić. Ale spryciula, ona chce w ogóle remis, nie? Czy remis, no. No chyba chce remis, skoro tak gra.
jeszcze taki ruch ma, ale to nie chyba. Jak chce remis, to zbije na G4. Czy on jeszcze może próbować oczywiście wygrywać tę partię. Ale wezmę pionka. Ho. I co? Zaproponowała remis. Pograjmy jeszcze. Tylko niestety to jest remis. Nie, no ja jestem tutaj co? No tutaj przecież czarne nie mogą przegrać. Jakieś prowizoryczne próbuję zrobić ataki. Nic tu nie ugram w tej sytuacji. Nie wiem, tak, to już tutaj zagra wieżą. Nie zagrała. To ciekawe, no to szach. A no to tak. No to jeszcze ja zaraz przegnę pałę. No to jest remis chyba. Tak zagram tu, tu. Nie, nie ma remis. Tak. A, dobra, teraz to będę ja muszę walczyć o remis. Bez sensu. O Jezu! Dobra, trzeba się poddać. To tak jest, jak na siłę chce się wygrać. To jest konsekwencja poprzedniej partii. O, niestety. Ile było rund już w ogóle? Ja tylko 8 i 3,5 punkta. To była 8 runda, prawda? Bieda. Znaczy teraz to oczywiście przegrałem totalnie, to przecież wszyscy widzieli. Na siłę chciałem wygrać i przegrałem. Prosta sprawa. Nie mogłem się pogodzić z tym, że w poprzedniej partii tak poszło, jak poszło i tyle w temacie. Nie jest to ładne, te Tuesday dzisiaj, nie jest to ładne dzisiaj zachowanie. Tutaj niestety okazuje brak profesjonalizmu, tu się przyznaję bez bicia, trochę bardziej zabawy w tym momencie. Nie idzie po mojej myśli, tak jak Jankowi, ludzie, nie idzie nic, także to jest taki ból, który jest bolesny. No tak, emocje wzięły górę, oczywiście, że Hista powinien się zresetować i grać kolejną partię na maksa, zgadza się. Zgadza się. No ale tutaj co, pograłem jak Cimer, zasłużenie dziewczyna wygrała, powinna wygrać jak się gra H4 w pierwszym ruchu i H5, no to wiadomo. Wiadomo jak jest. Ciężko będzie już arcymistrza dorwać jakiegokolwiek. W tym momencie.
to tu do mnie ciągle smaruje, no. Ciągle ktoś pisze. Takie są szachy. Niestety. Na pewnym etapie to bardzo boli. A poczekajcie, jeszcze są trzy rundy. Dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Jeszcze mamy szansę na 6,5 punkta przyzwoite. Mi się ubzdurało w głowie, że dwie rundy zostały. Tutaj nie ma na co patrzeć. Niestety. No tak, Mikołaju, masz rację, emocja, co dopiero właśnie na top poziomie. Dokładnie tak. Aj, zaraz się chyba zdenerwuję i zagram ten title o 23, chociaż to jest strasznie wyczerpująca już godzina. Ale człowiek chce się odkuć i zrobić dobry wynik, nie? No dobrze, no spróbujmy pograć. No nic nie zakładam już teraz, po prostu grajmy kolejną partię w sposób taki, jaki potrafimy i tyle, no co zrobić. No zobaczymy, wiecie co, nie obiecuję, bo to tak trochę rozwala system nocny i tak dalej. Ja żyję bardziej w systemie dziennym normalnie, więc rano wstaję i tak dalej. Ale zobaczymy jeszcze. To wszystko zależy od nastroju. Czy zrobię parę rzeczy, zdążę i tak dalej. Jak będzie kolejna kobieta, mam grać o 23 powtórkę. Witam cię, Polak. Polak szachista. Co zrobić? No co zrobić, no? Leją mnie te panie w szachy. Ale powiem wam tak teraz szczerze, że czuję taki głód szachów klasycznych. Tak mi się chce grać te szachy, te partie długie, żeby pomyśleć sobie spokojnie, pokombinować. A te szachy błyskawiczne, to kurczę blade, no są wciągające oczywiście, a to ciężko stwierdzić. Strasznie też dużo rzeczy robię, to też tak nie jest, że tylko gram w te szachy, bo jakbym tylko grał i grał, no to na pewno jakoś tu by się grało lepiej. A człowiek chce dużo srok za ogon pociągnąć i za dużo rzeczy zrobić, i wiecie, i tak to pewnie wychodzi. Tak szukam sobie tłumaczenia, jakiegoś wytłumaczenia tego wszystkiego. Na przykład widzicie, z tamtą kobietą przegrałem, arcymistrzynią, to teraz taka przerwa by się przydała, żeby ochłonąć. A tu wleciała od razu pani i musiałem H4 jechać. No nie było wyjścia, musiałem H4. Turniej, zorganizować turniej dla kobiet i dla szachusia. Nie, nie, nie. Żona by mnie zabiła. A propos, słuchajcie, 3 czerwca. 3 czerwca będę robił spotkanie dla widzów. Powtórkę z rozrywki, to co było w listopadzie. Ale jeszcze komunikatu nie ma, to jeszcze bliżej czerwca, bo to jeszcze kupa czasu w tym momencie, jak nagrywam teraz ten film. Będzie okazja się zobaczyć. Będzie już ciepło, będzie można pewnie pograć na dworze, w szachy, zobaczymy. W Olsztynie, do Olsztyna zapraszam, na Warmię. No, mat szach, masz rację, coś w tym stylu, tak, no. Lepiej przegrać na czas w internecie, jasne, a mieć wygraną, czyli czuć się moralnie lepszym, no, szachistą w
w tej rozgrywce, powiedzmy. No, zgadza się wszystko, oczywiście, ale to tak wiecznie nie można grać, bo wyniki też się liczą. W całej Polsce jest blisko, słuchaj, z każdego punktu, nie przesadzajmy. Nawet ludzie przyjechali z południa, wiecie, jechali cały dzień, potem zagrali partię, potem rano wracali. To było coś fantastycznego, coś takiego, co się docenia i się pamięta. To było fajne. Dzień dobry, Matiogro. Dobra. Jedziemy. C4. A może zagramy jakiś gambit? W sumie nie wiem, jak on by się mógł nazywać. Chce mi się trochę odpalić głupotę, wiecie? Zagrajmy B5. Nie wiem, co to jest. Ale jak sobie zbiję tutaj pionka... Patrzcie, nie zbił. Dobra, no to jedziemy. Goniec B7. Co za głupota, no. Czemu gość nie bije piona? Ale zobacz, jak szybko zareagował. Dobra, w końcu zbił. Idę do centrum. Co? Dobra, jedziemy. Okej, okay. No to teraz już względnie normalnie wygląda. Jeden pion mniej w tym układzie. Tam chyba nic strasznego. Okej. Hop. A jak dobę szacha, to co pan na to? Powrót taty bez wypłaty. Jeszcze tutaj H6 by się przydało. A może jednak nie, zrobimy roszadę. Gońca tu się nie boję. Okej. Dobra, będziemy próbować atakować. Na co czekać? Chyba pionkiem, żeby skoczek był ograniczony. No i spoko, i gramy. I F5, niech się boi. Skoczek do ataku się przyda. Hetman F7, co? Skubaniutki chce mi wymienić. Spróbuję mu na to nie pozwolić. Tylko muszę uważać na taktykę. Ha, H4, jak zagram tu, to mi plaśnie tutaj. No dobra. Muszę wymienić w takim razie. No dobra, od razu tam. Ale zaraz, przecież on to przegrywa, daje mu mata. A nie, nie daje mu mata. Kurczę. Ale tak mogę zagrać. O, i teraz taki ruch grozi. Jak on tu królem w ogóle wszedł tak wysoko?
Cudowna pozycja. Chyba wygrywam. Nie chcę tak mówić, bo przegrywam potem, ale chyba wygrywam. Przegrywasz, to płaczesz, wygrywasz, to się śmiejesz. I tak to się wszystko toczy. Nie było mata, bo tu wieża broni. Na D7. Ale jeszcze partia trwa. Teraz mogę tutaj. To może być za mało. Przecież jeszcze tego nie wygrałem, to co ja się to podniecam? Przecież jak zagram tu, on mi zbije, to nic takiego się nie dzieje wielkiego. Ile mam czasu? Mało. Okej, dobra, gramy tak. Zawsze istnieją takie opcje i też takie opcje istnieją. Król F3 chyba dobre jest. A nie, nie jest król F3, bo tak gra na przykład. Kurczę blade. Co on tak ucieka? Tu. Idę królem. Ależ tu się. Przecież ja mogłem też tu zagrać. Król musi być aktywny, żeby po te pionki szybko szedł, bo on też kontrę będzie łapał. Tu zbiję, idę król. O rety, co tu się wyrabia? Chyba tak. Widzę, że grożą mi widły, ale co on podstawił? Pionków ma strasznie dużo. To jest bardzo niewygodna jeszcze sytuacja. Jest bardzo trudna sytuacja, słuchajcie. Grozi pat. Cuda. Cuda na kiju. Chcę o tej partii zapomnieć. Ledwo. No jest punkt, nie? 4,5. Dwie partyjki. Ktoś z naszych tutaj gra? Nie gra. Zobaczmy jakąś partię arcymistrzów. No i zobaczcie, mamy taką pozycję, to niezależnie, czy grasz białymi czy czarnymi, jak masz mało czasu, ja panikuję już, no i nie potrafię tego dobrze rozegrać. Trzeba wszystko widzieć. A teoretycznie no, czarne mają wygraną, tak? Ze względu na te pionki. No teraz już może trochę łatwiej, bo już król wysłał po prostu prostsze ruchy troszeczkę.
No, teraz to już w ogóle jest łatwo. Okay, w ogóle Gata Kamski grał białymi. Nie ma litości dla sławnych szachistów. Hikaru 8 też na 9. To lecimy. Dużo partii chyba dzisiaj czarnymi gramy. A to tak mogłeś mi wziąć pionka? Kurczę, chyba mógł. Po prostu wziął mi pionkę. Jeszcze A3, B4. Będzie gniót. Dobra, roszadę trzeba zrobić. Taki ruch pyknąć. Ciężka sprawa. Tak. Co ja zagrałem? Przecież on może zbić. W przylocie tylko liczyłem posunięcie. Dwa piony mniej. Czemu nie? Ale dzisiaj jest tragedia w ogóle z tą moją grą. Żeby po 8 ruchach mieć już w trąbę. Ale zadyma się liczy. Nie no, zagra B4. Ja odejdę hetmanem, on skoczek D4 i. Nie, skoczek D4 nie może, bo tutaj. Tu grożę zagraniem. Bardziej skoczek G3. Będę musiał coś wymyślać. H5 jakieś może na początek. Bo tutaj coś tam skrobnąć, nie wiem. Dobra, H5, żeby tu próbować szybko coś grać. Przynajmniej trochę czasu mu zleciało. Dwa piony mniej. Trzeba se wora ustawiać na początku partii, żeby potem. O tutaj to chyba nie jest dobre posunięcie dla niego. Jak widać jest. Dobra, H4. Myślałem, że pionka na D5 mogę wziąć, a jednak nie. Tak, zagrajmy, żeby mieć skoczka tutaj. To będzie chyba fajniejsze. Coś tam złapał, no dobra, tak. D6. Długa roszada u niego wisi w powietrzu. A5, bo jak zagra tak, to widzę tutaj, tutaj. Aha, po prostu roszada. Ślepota. Dobra, tak. Co ja w ogóle, co przecież skoczek broni na C5? Co ja kombinuję tutaj w tej sytuacji? Robi się ciasno, no właśnie.
No dobra, trzeba będzie palnąć na C6, jak zagra. No, nie ma wyjścia. No trzeba palnąć, nie ma wyjścia. Tutaj. Broń się, gościu. Ojejku, tutaj goniec B5 było. Tak. Teraz może jeszcze wylezę z tego bagienka. Tak to jest na zadymie, jak się ma mało czasu. Zobaczcie, jaka różnica czasu. Ja prawie 2 minuty, on ma 10 sekund. To mam go. Znaczy się odbiłem figurę. Da się żyć. Patrzcie, jaki agresor. Dawaj go. Co? Taką sztuczkę taktyczną zastosujemy. Okej. No dobra, to chyba się pogubił. Mamy to! No i humory wracają. Humory wracają po takim ciężkim boju. To poproszę na deser jakąś arcymistrzynię. Zobaczmy, jak sobie Hikaru daje radę. Hikaru lata bez pionka. Z Becą gra, z tym gościem w ogóle, gdzie ja miałem tam straszne szanse na zwycięstwo. Tak mi się wydaje, z tą taką bardzo fajną, ostrą grą. Nieźle gość, widzę, tutaj sobie szaleje. O, z Kostianiu chciałbym zagrać, ale ona teraz gra chyba turniej. Też online, więc nie, ona nie gra w title teraz. Nie no, dziewczyna koniecznie, na przełamanie. Lecimy H4. No dzisiaj panie mnie 2-0, nie? Okosiły. Okosiły, co to za słowo jest? O Boże. Jak się czasem z siebie śmieje. Nakamura broni, broni. Ciężko bronić, a tutaj tędy chce przeleć. Szuka aktywności cały czas. To jest Nakamura. Baniutki. Coś znalazł? Czy ja robię codziennie zadania? Nie. Nie robię codziennie zadań. Powiem nawet więcej. Ja prawie w ogóle nie robię zadań. Nie mam na to czasu, energii. Robię różne inne rzeczy w tym momencie. Taki teraz bardzo gorący okres. Za niespełna półtorej miesiąca okaże się, co to będzie. Jestem ciekawy, bo robię pewien projekt. Patrzcie, co ten Nakamura tutaj tworzy. Przegra. Hetmana dorobić. Tak, remis. Wow. Wow. Ale gość, nie? Mam jednego ucznia, tak. Jednego prywatnie ucznia mam. I czwórkę, piątkę takich zaawansowanych zawodników z pierwszą kategorią. No ładnie. Kurde, no to się naprawdę Nakamura tutaj wyciąga nieźle te partie. Ładnie to pograł. Kopytkin, chyba Polak jeszcze tutaj. Chwila. Mamy Kopytkina. Remis z panią. Jakąś panią. No tak, no można remisować z paniami. Pewnie, że można. Wygrać mogę fuksem z panią tylko. Oglądasz mnie od początku na YouTubie. Bardzo mi miło.
Tight Lat Tuesday najwięcej miałem 7 punktów. Ale jeszcze kiedyś Tight Lat, jak grałem, to było 10-rundowe, więc te 7 punktów to było takie soczyste, bo teraz jest 11 rund. Ale mimo wszystko nie przebiłem wyżej. Ale to tak. O, remis. Gońcem wystarczy tańczyć. Jak komputer ocenia tę sytuację, tak z ciekawości? No, na remis. O, dziękuję. Dziękuję za słupka. Kuku Wojaczek, dzięki bardzo. Od dzisiaj już 3 suby wleciały na Twitchu. Dobra, to był remis, tak? Ok. Jest arcymistrz. No i dobra, jest arcymistrz, trzeba, słuchajcie, lecimy. Lecimy z arcymistrzem. No na osłodę, ograć, ograć gościa. Widzę jakaś młoda twarz. D5 będzie. No tak grają. Ja to zbiję. Nie chcę tego centrum. Jakoś mi się te pozycje nie podobają. Ostatnio nie czuję ich po prostu. Teraz trzeba pomyśleć. Zejdźmy tutaj z szachów wszelakich. Aha, skoczek E5 w ogóle. No dobra. Czyli czarne złapiały już wiatr w żagle prawdopodobnie. Wiecie, jak już mam przegraną pozycję? Nieprawdopodobne, to już teraz mam za swoje. Jednak na to centrum trzeba było grać. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc.